Jesteśmy na kolejnej sesji do magazynu Viva, ze mną jest jej bohaterka, Dorota Szerlągowska, cześć. Cześć. Tak jak sobie przewertowałem internet w poszukiwaniu ciekawych faktów o twoim życiu, to już pierwszego dnia twojego życia taki fakt o to się wydarzył, ponieważ ja nie miałem pojęcia, że ty urodziłaś się w Libii. Jak to jest możliwe, że ta piękna blondwłosa kobieta urodziła się właśnie tam? Słuchaj, w latach 80. bardzo wielu Polaków pracowało w Libii, w Iraku i w wielu państwach, gdzie budowaliśmy, byliśmy ekonomistami. Wyjeżdżały całe rodziny, dzieci się rodziły i mam też jedną przyjaciółkę, która urodziła się w Kairze w tym samym roku, jedną, która urodziła się w Algierze na przykład, więc w moim roczniku 80. to nie jest nic dziwnego. Mhm. Czyli to jest trochę tak, że twoja rodzina również podróżowała, to było jedyne miejsce, gdzie tak wyjeżdżaliście? Tak. Tam mieszkaliśmy mojego chyba drugiego roku życia, a potem już Polska. A czy miałaś w ogóle potrzebę, żeby kiedyś tam wrócić? Albo po prostu pojechać na wakacje? Miałam taką potrzebę, ale zbombardowano mi i Bengazi, i Trypolis, więc już przestałam ją mieć. Tak sobie myślę, że jeżeli rodzina jest, może nie w rozjazdach, ale już są dwa na przykład miejsca na świecie do tego życia, możesz powiedzieć, że jesteś taką osobą, która nie może powiedzieć, gdzie jest dokładnie ten twój dom rodzinny, które to było mieszkanie? Tak. To zdecydowanie tak jest. Przeprowadzałam się 20 kilka razy w życiu i zawsze... Tam, gdzie mieszkałam, byłam z tego miejsca, z którego akurat przyjechałam, czyli nie wiem, w Warszawie byłam z Libii, w Milanówku byłam to z Warszawy, potem jak przywróciłam się z powrotem do Warszawy, to jestem ta z Milanówka, więc sobie ostatnio stwierdziłam, że dom jest po prostu we mnie i kropka. A jest trochę tak, że może chciałabyś na przykład, nie wiem, zrekompensować, to nie jest najlepsze słowo, ale sprawić, żeby twoje dzieci miały takie jedno miejsce, które będą mogły nazwać tym domem rodzinnym. Oj, myślę, że moje dzieci bardzo mocno czują, że dom rodzinny jest tam, gdzie jest mama, jedzenie, nie, miłość. Czyli emocje, a nie miejsce. Tak, to jest bardziej. Ale nie myślałam nigdy w ten sposób, natomiast nie, chyba już mi się nie udało tego zrobić. Już się przeprowadziłam nawet z moją córką 3 razy, która ma 2 lata, więc jakby idziemy szlakiem. Idziemy tak, w ogóle na rekord. Córka też już ma duże predyspozycje, by pójść w stronę w ślady mamy, która przeprowadzała się 20 kilka razy. A wiesz, kiedy jest ekstra, człowiek się zadomawia w każdym miejscu, jest w stanie sobie stworzyć dom w każdym miejscu, nawet w pokoju hotelowym robię taki bałagan w ciągu pierwszych 10 sekund, że już się czuję jak u siebie. I to jest fantastyczne, bo się przystosowujesz do tego, żeby wszędzie się móc poczuć jak w domu.